Czy warto jeszcze otwierać szkołę językową? Czy to się opłaca? Jak to w ogóle wygląda finansowo? Zapraszam. Cześć, ja mam na imię Sandra, a to jest kanał o wszystkim, co dotyczy skutecznej nauki języków i nie tylko, oraz skutecznego nauczania języków. I porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, czy warto jeszcze w dzisiejszych czasach otwierać szkołę językową. I powiem Wam tak, kiedy byłam bardzo młoda, kiedy miałam jeszcze lat kilkanaście powiedzmy, to tak sobie myślałam, że być może kiedyś otworzę szkołę językową, ludzie będą przychodzić na lekcje języka, będę zatrudniała nauczycieli. I tak sobie wyobrażałam, że to może być dobry biznes. Natomiast patrząc dzisiaj na wszystkie kwestie finansowe, organizacyjne, finansowe z obu stron, chociaż nawet ze wszystkich trzech stron, bo od strony uczestnika, od strony szkoły, jak i od strony nauczyciela, to muszę przyznać, że nie ma to zbyt wielkiego sensu. Otóż przejrzałam sobie niedawno oferty, gdzie można kupić sobie jakąś szkołę językową, gdzie ludzie wystawiają na sprzedaż swoje firmy właśnie. No i poczytałam sobie te różne oferty i nie wygląda to zbyt dobrze. Ludzie, którzy sprzedają swoje firmy, swoje szkoły językowe, przeważnie mają dość niskie dochody z tej szkoły językowej. Powiedzmy, że jest to około 250 tysięcy rocznie, przy czym trzeba tutaj pamiętać jeszcze, że trzeba opłacić nauczycieli. Dodatkowo jeszcze ewentualnie czynsz za wynajmowane pomieszczenia, jeśli nie są na czyjąś własność. Więc to wcale nie jest duży przychód i to nie jest dobry biznes z takim przychodem. Poza tym oczywiście nauczycielom też trzeba godnie płacić, jeśli to są dobrzy nauczyciele, a bardzo często szkoły zatrudniają wcale nie dobrych nauczycieli, tylko jakichkolwiek nauczycieli, czyli ludzi, którzy chcą mieć jakąkolwiek pracę, ponieważ skończyli jakieś tam studia i tak naprawdę myślą, że to już wystarczy do tego, żeby być nauczycielem jakimś tam, no bo przecież nie dobrym, prawda? I bardzo często te różne kompetencje nauczycielskie nie są nawet sprawdzane na rozmowie o pracę. Poza tym w takich ogłoszeniach o sprzedaży firm czytałam informacje typu, że ta szkoła językowa dysponuje stałą bazą wiernych klientów, którzy są klientami już od lat. Bardzo często też różni członkowie rodziny uczęszczają do tej szkoły. I to już daje takie pojęcie tego, że ta szkoła niezbyt efektywnie naucza tych języków. No bo jeśli ktoś chodzi na lekcje języka 2, 3 lata, 5 lat i w dalszym ciągu musi na nie chodzić i nie wie, jak sobie ten język ogarnąć, to znaczy, że te zajęcia nie są efektywne. I wiecie, to wszystko idzie w parze. Zajęcia nie mogą być efektywne, jeśli zatrudnia się nauczycieli, którzy nie wiedzą, jak poprowadzić zajęcia, którzy myślą tylko, że dostaną podręcznik i będą szli według tego podręcznika i będą zadawać jakieś tam zadania, żeby były, następnie sprawdzać te zadania, a na lekcjach po prostu łączyć ludzi w pary, żeby ze sobą rozmawiali. No to nie będą nigdy skuteczne lekcje i za takie lekcje też klienci dużo nie płacą, trzeba powiedzieć. No i przez to również nauczyciele dobrze nie zarabiają. No i to wszystko się tak kręci. Oczywiście właściciel biznesu też dobrze nie zarabia. Więc w takim kontekście prowadzenie takiej szkoły językowej pod wieloma względami jest nieopłacalne. Zarówno pod względem finansowym, jak i pod względem, moim zdaniem, takiej satysfakcji ze swojego biznesu i z tego, że ja faktycznie komuś pomagam. Bo prowadząc taki biznes, ja nie pomagam ani tym zatrudnionym ludziom, ponieważ nie jestem w stanie im więcej zapłacić, ani nie pomagam tym ludziom, którzy chcą się nauczyć tego języka, próbują już od kilku lat i trochę im to kiepsko wychodzi i właściwie cały czas stoją w jednym miejscu i nie wiedzą, co zrobić dalej, w ogóle sami sobie też nie potrafią pomóc. Tak się dzieje wtedy, kiedy ktoś otwiera sobie szkołę językową jako biznes i nie pasjonuje się nauką języków, w nic w ogóle go te języki nie obchodzą, chce tylko zarobić pieniądze, po czym oczywiście okazuje się, że nie zarabia ta szkoła tyle pieniędzy, ile mu się wydawało, że będzie zarabiać i chce ją sprzedać. No i oczywiście tak to później wygląda, że nie jest to dochodowy biznes, no bo jakże mógłby być, skoro tam wszystko po prostu od samego początku do końca się nie spina. Więc jeśli ktoś się chce wycwanić i otworzyć właśnie sobie taką szkołę językową jako rzekomo dochodowy biznes, to raczej z tego nic nie będzie. Natomiast jeśli naprawdę
wiesz, jak uczyć języków, jeśli naprawdę masz pomysł, jeśli naprawdę chcesz dać jakąś konkretną wartość zarówno Twoim klientom, jak i Twoim nauczycielom, których zatrudniasz, to wtedy jak najbardziej ma to sens, ale to sobie wtedy trzeba też przemyśleć, jak mam to zrobić, aby to działało, aby to się spinało finansowo i etycznie. I jeśli chcecie wiedzieć, jak to zrobić, to zapraszam do mojego kursu dla nauczycieli Strategia Nauczyciela Masterclass. O wiele lepiej jest otworzyć mały biznes, który zatrudnia bardzo niewielu ludzi, a czasami nawet nikogo, ale który generuje takie przychody, jakby zatrudniał wielu ludzi, jednocześnie nie musząc tym ludziom płacić, no bo ich nie zatrudnia, prawda? Więc można to zrobić w ten sposób. Można też prowadzić naprawdę dobre zajęcia, które dają realną wartość klientom, którzy szybko się uczą tego języka. I ja wiem, że wielu ludzi sobie pomyśli, ale ja nie chcę, żeby moi klienci uczyli się szybko języka, bo wtedy już nie będą moimi klientami i co ja wtedy zrobię i będę cały czas musiał szukać nowych klientów. No to jest średnio etyczne podejście, prawda? Jeśli szkoła językowa ma dobrą renomę, to ci klienci będą się pojawiać, ponieważ twoi klienci będą cię polecać również następnym ludziom i będą mówić, słuchaj, ja poszedłem do tej szkoły i to był po prostu kosmos. Ja miałem wcześniej takie problemy z mówieniem, w ogóle nie potrafiłem ruszyć z tym językiem, a teraz się rozgadałem, teraz umiem się komunikować i jestem na zupełnie innym poziomie. I czegoś takiego wcześniej nie widziałem, na żadnym innym kursie mi się coś takiego nie zdarzyło, tak? Więc ci ludzie i tak będą do Was przychodzić, jeśli to będziecie robić dobrze. Dlatego zapraszam do mojego kursu dla nauczycieli, żeby się dowiedzieć, jak to zrobić dobrze. Zarówno pod względem merytorycznym, czyli jak prowadzić zajęcia, żeby one faktycznie miały sens i żeby one były dobre, żeby dawały realną wartość, żeby ludzie, którzy biorą udział w tych zajęciach, mieli w języku obcym, którego się uczą, realne postępy, żeby je widzieli i żeby to nie było dla nich nudne, żeby to było zawsze fajne, żeby zawsze po prostu byli zmotywowani. To też jest ważne, żeby mieć zmotywowanych klientów, a nie takich, którzy chodzą, bo chodzą i tak naprawdę sami nie wiedzą, czego chcą, prawda? Więc to Wam przekazuję w tym kursie, ale nie tylko. Również to, jak prowadzić taki swój biznes. Z jednej strony kuloodporny, odporny na kryzysy, z drugiej strony taki, który przynosi realny dochód i który nie generuje zbyt dużych kosztów z Waszej strony. Także, jeśli Was to interesuje, jak zrobić to dobrze, to bardzo zapraszam do mojego kursu Strategia Nauczyciela Masterclass. Kliknijcie w link pod tym filmem i jeśli jest to coś dla Was, to po prostu dołączcie do kursu.